Stop that. Yeah, I am trapped in the noise. And stop the talking. I am trapped with the boys. My eyes keep walking, yeah. Just too sharp with the prize. Just don't tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan. If you wanna touch my hands, use caution. Siemanko, ja jestem Kadu, a dzisiaj będzie o Kawasaki R6N. Kawa jest z 2014 roku, ma już nawinięte prawie 50 tysięcy kilometrów, z czego moje jest ponad 40, także mam już spore doświadczenie, jeśli chodzi o ten motocykl, znam jego mocne i słabe strony. Ale zacznijmy od wyglądu. Na początku lat produkcyjnych ten motocykl był dość obły. Wyglądał nieszczególnie, co tu dużo mówić. Na szczęście wraz z liftami ten wygląd był sukcesywnie jakby poprawiany, udoskonalany. Pojawiły się ostre kształty zamiast takich obłych, jajecznych. Także no w tym wydaniu, w którym ja go mam, czyli jest to trzecia generacja tego modelu, no wygląd tak naprawdę jest bardzo, bardzo dobry, bardzo dopracowany, wszystko jest spójne. I tutaj też kolejna rzecz, która naprawdę bardzo mi się podoba. A mianowicie jest to wydech, który został poprowadzony od kolektora pod motocyklem do katalizatora, który znajduje się w tej części motocykla i zakończony bardzo ładną końcówką, bardzo estetyczną. Jest to rozwiązanie, które naprawdę bardzo mi się podoba, że nie mamy tutaj wielkiego komina, który jeszcze starczy nam do góry i ten wygląd motocykla psuje, tylko to wszystko tworzy naprawdę bardzo fajną i spójną całość. Łącznie z pługiem, który znajduje się pod motocyklem. O zawieszeniu w R6-kach bardzo często pojawia się opinia, że jest ono zbyt miękkie. I tak, to prawda, to zawieszenie jest dość miękkie, natomiast dla większości ludzi jest to zawieszenie w zupełności wystarczające. Ba, mało tego, ja wolę takie zawieszenie jeżdżąc po drodze niż na przykład takie jak mam w Z900, które już jest trochę twardsze, a no, ulice mamy jakie mamy, asfalt na nich jest naprawdę momentami wyślizgany, nierówny, także to zawieszenie, które ma R6 jest naprawdę fajne. Mało tego, bardzo często lubię sobie tym motocyklem wlecieć na tor i ten motocykl naprawdę daje sobie radę na tym torze, wcale niczym nie odstaje. Fakt, że motopark no, torem dużym nie jest, natomiast no, jest bardzo techniczny, więc zawieszenie naprawdę ma ciężką robotę i ono sobie daje bardzo dobrze radę, także złego słowa o zawieszeniu nie mogę powiedzieć. Jest ono miękkie, natomiast no, nie ma tragedii. Z tyłu motocykla mamy bardzo fajnie wyeksponowany amortyzator. Jest to taki znak charakterystyczny dla właśnie modeli, które miały w sobie silnik od Kawasaki R6, czyli R6N, R6F, Versys. Właśnie wszystkie miały tak wyeksponowany amortyzator. Dla mnie jest to bardzo, bardzo fajny aspekt wizualny, ponieważ od razu z daleka możemy poznać, że to jedzie właśnie Kawa, czy to R6, czy Versys, natomiast no, jest to naprawdę taki znak rozpoznawczy tych modeli. Kolejna sprawa, czyli skrzynia biegów. Dużo ludzi narzeka, że skrzynia biegów chodzi topornie. I tak, no, w porównaniu do motocykla, nie wiem, Z900 czy jakiegokolwiek innego, na przykład Ściga od Kawasaki, czuć tę różnicę. Tu nie ma co się oszukiwać, no, ta skrzynia biegów jest taka twarda, tak to można określić. Natomiast jest to skrzynia biegów, która pomimo tego, że bardzo często ludzie biorą sobie ten motocykl jako pierwsze moto właśnie do nauki, do ćwiczenia, też część motocykli R6 była wykorzystywana przez szkoły jazdy, więc no naprawdę te skrzynie biegów miały naprawdę ciężkie życie, a są mimo tego bardzo wytrzymałe i bardzo dobry stan zachowują nawet pomimo dużego przebiegu, pomimo czasami nieudolnych zmian biegów, jak to bywa w przypadku nauki. Natomiast no, coś za coś. Ta skrzynia biegów jest toporna, ale też nam się nie rozleci, więc jeżeli chcemy ten motocykl na pierwsze moto, to śmiało możemy go brać. Tak naprawdę wystarczy zmieniać olej regularnie i ten silnik i skrzynia biegów będą działać bez żadnego problemu.
Kolejną sprawą jest komfort użytkowania i tutaj naprawdę kawa jest bardzo wygodna. Mamy wygodne siedzonka, które są szerokie, nawet dla pasażerki, więc nie ma tutaj mowy o bolącym tyłku. Dlatego właśnie często, jak jedziemy gdzieś dalej, to zabieram kawę R6 zamiast Z900, no bo w Z900 ten poddupek dla pasażerki jest naprawdę wąski, twardy i mało komfortowy. Dla kierowcy też. Tutaj nie ma z tym problemu, kawa jest naprawdę bardzo wygodna, także jeżeli chcemy mieć Nakeda, którym możemy pojechać na miasto, pobawić się, wyszaleć na zakrętach, a później strzelić sobie traskę, to z R6 naprawdę będzie Wam bardzo dobrze. Jeszcze tak na sam koniec Wam powiem, już tak stricte pod kątem decydowania się na zakup takiego motocykla, naprawdę nie pożałujecie. Te 70 parę koni jest w zupełności wystarczające, nawet żeby sobie polatać, tak jak mówię, po motoparku, a opinie o słabych hamulcach, zbyt miękkim zawieszeniu i ogólnie o tym, że ten motocykl jest taki, siaki, biorą się od jednego youtubera, który no, dość duży ma kanał i właśnie zrobił dość wcześnie o tych motocyklach film. No i niestety większość ludzi podłapała i powtarzają tak naprawdę. Ja bym ten motocykl ocenił jako taką Mazdę Miatę MX-5 wśród motocykli. Nie jest najmocniejszy, nie jest najbardziej dziki, zwariowany. Natomiast spełnia swoje zadanie i jeśli go kupicie, naprawdę nie będziecie żałować. Ja bardzo się cieszę, że kupiłem ten motocykl tak naprawdę zanim w ogóle zacząłem oglądać jakiekolwiek opinie o motocyklach na internecie, bo kupiłem go tak naprawdę trochę na ślepo. Akurat się pojawił, był w dość dobrej cenie, przede wszystkim spełniał wymaganie na kategorię A2. Także mogłem sobie na nim na spokojnie jeździć na legalu, więc kupiłem go trochę na ślepo, natomiast absolutnie nie żałuję i właśnie bardzo się cieszę, że go kupiłem zanim słuchałem kogokolwiek, bo pewnie bym go nie kupił. A to jest naprawdę bardzo fajny motocykl, nie zamierzam go absolutnie sprzedawać i tak naprawdę służy mi bezawaryjnie już dobrych parę lat. Tak jak mówię, nawinąłem na nim ponad 4000 km, także to nie jest mało, absolutnie. I nie ma z nim żadnych problemów. Tak naprawdę tylko eksploatacja z takich grubszych rzeczy, no to wiadomo, regulacja zaworów, wymiana świec. Natomiast poza tym, z takich usterek, które mi się na przestrzeni lat zdarzyły, to tylko spalona żarówka w przednim świetle, co jest absolutnie normalne. A poza tym zupełnie nic się z nim nie dzieje. To jeszcze sobie odpalimy tylko motocykl, posłuchamy jak chodzi. I tutaj też bardzo fajna kolejna rzecz, mianowicie mamy wyświetlacz podzielony, prędkość mamy na dole. Prędkość jest na dole razem z wskaźnikiem od paliwa. Do tego mamy przebieg, godzinę, wszystko bardzo fajne, bardzo czytelne. Do tego obrotomierz mamy tutaj klasyczną wskazówkę, co jest moim zdaniem naprawdę rewelacyjne, bo jest ona znacznie bardziej czytelna od jakiegokolwiek innego wyświetlacza, który by nam te obroty pokazywał. Także sobie jeszcze odpalmy.